Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gradanie do planszy. Dzisiaj będziemy mówić o grze, która została zrobiona przez gościa, którego nazwisko i imię jest tak absurdalne, że myślałem naprawdę, że to jest jakiś pseudonim, bo gościa nazywa się Ronald McDonald. Ronald McDonald. I wydaje mi się, że to jest ten clown z McDonalda, który zbiera kasę na jakieś tam dzieci czy na coś i straszy te... Na tych pracach zabaw przed McDonaldem. Gra nazywa się Czarna Bandera i Czuniek ma jakiś dowcip, jeżeli chodzi o Oscary. No tak? Nie, bo to ty powinieneś ten dowcip powiedzieć, a teraz spaliłeś. Bo to pierwszy raz rozmawiamy o grze, która jest nominowana do Oscara za najlepszy film. No bo jak Windziarz powiedział bardzo wyraźnie, gra nazywa się Czarna Pantera. Czarna Pantera, tak jest. Czarna Pantera, czyli Lucrum Games, gra, która została przez nich wydevelopowana. Przepraszam. I z tego co wiem, to gra została wydana przez nich na więcej, znaczy inaczej, mają prawa na więcej niż tylko rynek polski. I być może ta gra pojawi się za sprawą Lucrum Games też w innych krajach aniżeli tylko w Polsce. Czyli mamy do czynienia z czymś, co oj, długo, 2,5 roku temu zostało chyba... Myśmy to grali 2,5 roku temu. Graliśmy to jakoś dawno. Na Polkonie graliśmy to w 2017 roku. Tak. W Lublinie. A my, to znaczy? Czuniek, Ink i Windziarz. Ja tego wtedy nie grałem. Nie grałeś, ale słuchałeś, jakbyśmy o tym ci mówili wtedy, pamiętam. Chyba. Jeżeli to robiłem, to zupełnie wyparłem to z pamięci, spoko. Ponieważ teraz jak na Grada Koniu w to zagrałem, to czułem się zupełnie jakbym pierwszy raz. Świeżak, okej. Dobra, gra trochę u nas przeleżała i to nie dlatego, że myśmy nią nie grali, tylko myśmy w nią grali, tylko jakoś tak nie schodziło, żeby nagrać odcinek, a teraz już jakby, jak to Oscary, to już trzeba. Nie, tak? nie zdradzaj niuansów tego, jak działamy tutaj. Nie, ale Znaczy, chcesz powiedzieć, nie zdradzaj niuansów tego, że działamy kompletnie bez planu i pomysłu? Nie, no po prostu jakoś tak wyszło. W każdym razie gra też dosyć długo czekała na polską premierę, no bo tak jak powiedziałem wam, w 2017 roku jeszcze Tomek, który pracował w Lucrum Games, pokazał nam tę grę jako taką ciekawostkę, taką rzecz, nad którą będą pracować. Równolegle chyba z Amazonkami wtedy to było pokazywane. No i tak jak wiecie, no tam z różnych przyczyn te gry gdzieś tam długo czekały. No ale czy warto było czekać na grę o piratach, czy nie? Czy to jest w ogóle gra o piratach? Może teraz dlatego o tym mówimy, że znowu jest jakaś taka kumulacja, przynajmniej u nas, gier o piratach, bo będziemy w niedalekiej przyszłości albo niedalekiej przeszłości, zależy od kolejności puszczania odcinków, będzie i jeszcze coś innego o piratach. No mieliśmy ostatnio w klubie taką sytuację, że na jednym stoliku w 5 osób graliśmy 2 partie w gry o piratach i tak. Było to dziwne. Graliśmy w Dead Man Tell No Tales i graliśmy w to. Prawie udało ci się wymówić ten tytuł. No dobrze, Dead Man Tell No Tales. Dobra, ale Czarna Bandera. Czarna Bandera klimatycznie jest to gra, w której jesteśmy kapitanami statku pirackiego i sobie zbieramy na niego załogę. Taką tą piracką załogę, czyli majtka, czyli jakąś papugę chcemy mieć. Innego kapitana. Stosunkowo mało w tej grze piracimy. Kapitan, znaczy nie, no tutaj nie piracimy, tylko jesteśmy rekruterami. No tak, i zbieramy i szukamy skarbów. I czasami komuś przywalimy, ale takiego piracenia typu zajmowania statków czy czegoś takiego, co wydaje mi się jest definicją. Chciałbym powiedzieć, że w tej grze nie ma statków. Tak, to prawda. Są na jednej ilustracji. Masz pokład i masz pokład na tych... Znaczy, ja uważam, że masz rację, bo ja w ogóle wyrzuciłem z głowy to, że oni jeszcze skarby znajdują. No skarby znajdują, tak jakby zaczyna się od i jeszcze zakopują łopatami. Znaczy, ogólnie ta gra miałaby dosyć dobrze trzymała się kupy, gdyby była o właśnie, nie wiem, jestem gościem i mam wyruszyć w morze i po prostu mamy cały port gości, sobie robimy ten, ale my faktycznie wyruszamy w tę podróż, ale nie jesteśmy piratami de facto. Ja w ogóle w tej grze nie czuję żadnego klimatu poza ładnymi ilustracjami, więc... Których autorem jest Ronald McDonald. Człowiek renesansu. Robi gry, maluje i prowadzi... Fajnie się nazywa. I prowadzi sieć hamburgerowi, tak? Na całym świecie. Dobra, w każdym razie, no... Graficznie ta gra faktycznie jest spoko, natomiast ciężko wyjaśnić, o co w niej chodzi, bo ona tak nie trzyma się kupy. I to jest tak jakby część wspólna klimatycznej części i mechanicznej, bo muszę powiedzieć, że mechanicznie ona też jest taka, to nie jest gra skomplikowana mechanicznie, ale to jest gra, w której te mechanizmy są takie nieoczywiste. Tego samego słowa chciałem użyć, że jest prosto, ale jest parę nieoczywistych rozwiązań. Choćby w której grze ostatnio widziałeś ograniczenie takie, że możesz deck building, ale możesz kupić 3 karty na rundę. I masz to, oznaczasz to. I teraz te karty, które kupujesz, trafiają do innej puli niż te, które wystawiasz, ale działają razem ze sobą, więc no nie, jest tam parę dziwnych rzeczy. Jest trochę twistów, bo jest to deck building, jak już usłyszeliście, ale mówię, no skończmy jeszcze ten klimat. Wykonanie jest spoko? Zdecydowanie spoko. Mi się tylko okładka nie podoba, bo okładka jest takiego... Okładka jest standardowy duel. Tak. Dwie twarze patrzą na siebie i nic nie ma. Ja to widzę jako cave versus cave. Tak. Dokładnie widzę tę samą okładkę, nie? No, Zuloretto Duel. No, no nie. No, znaczy jakby, o ile większość rzeczy tam podoba mi się, tak? Czyli te pepugi, ci kapitanowie, to wszystko jest spoko. To okładka jest chyba najsłabszym fragmentem, no, elementem. Okładka jest tak po prostu... No, do oczywistego schematu nawiązuje. Tak. I przynajmniej mi się trochę znudził już. To co, bronimy ten klimat czy nie? Czy kładziemy na niego już? Wiesz co, to nie jest tak, że mnie to razi, ale to też nie jest tak, że... Że cię to nie razi. Że to oddaje, że ta gra w trakcie gry oddaje jakieś coś... reprezentuje jakieś rzeczywiste działania. Abstrakcyjne, tak, jest abstrakcyjne to... kupowanie kart trochę i robienie silniczka. Trochę tak. No dobra, no to przejdźmy w takim razie do mechaniki, bo tu w mechanice gry Ruthless się dzieje i to sporo. No właśnie, Ruthless. Tak. Mechanika jest oparta na bazie standardowego deck buildingu, czyli mamy sobie talię kart, w której mamy pieniądze i mamy majtków, którzy są taką akcją prostą, którą możemy wykonać. I w toku gry chcemy się pozbyć powyższych, a wymienić ich na fajnych piratów. W swojej turze gram kartę lub kilka kart, jeśli w przypadku skarbów. Akcję. Ja gram akcję, tak. I akcją może być zagranie majtków w celu na przykład przetrzebienia trochę kart, które leżą na stole na rynku. Czyli majtek wpada do knajpy i mówi wywalać wszyscy i wszyscy wywalają. Dokładnie. Albo możemy wysłać dwóch majtków po skarb, co sprowadza się do tego, że pociągam kartę z innej talii i mogę albo od razu ten skarb sprzedać i wziąć pieniądze, albo włączyć go do swojej talii, żeby dawał mi pieniądze parę razy. I trochę lepsze przeważnie. Mogę też zagrać dowolną liczbę skarbów z ręki, żeby wziąć monety, za które będę zatrudniał piratów. Albo mogę, jeśli mam już na ręce zakupionego, zagrać pirata i odpalić akcję, która z tym piratem jest związana. Tak, to większe są proste akcje, czyli dobierz kolejnego pirata, dobierz sobie dwóch, jednego weź, a drugiego sobie odłóż. Wyciągnij albo kartę z discardu, dobierz monetę i tak dalej, i tak dalej. Albo chlaśnij w twarz koledze, który siedzi obok. Nie ma tutaj żadnych odkrywczych rzeczy, wszystko jest takie dosyć proste i intuicyjne. To jest takie bazowe 10 kart Dominionie. Natomiast dość ciekawe jest to, po co tych piratów kupujemy, ponieważ kupujemy ich po to, żeby surprise, surprise, składać z nich układy pokerowe. Tak. Każdy pirat, oprócz tego, że ma rangę, to ma jeszcze tam ten kolor. Te kolory są akurat sklimacone, czyli mamy jakiegoś krakena, mamy jakiegoś tam kotwicę, mamy co tam jeszcze? No, Jolly Rogera i tak dalej. Mamy jakieś tam proste rzeczy. No i to spoko, ale właśnie na końcu każdej rundy będziemy chwalić się załogą, którą zakupiliśmy i wystawiliśmy, żeby ją zakupić. Tak jest, bo jak wystawiamy kartę z ręki, no to ona ma te jakieś mikroakcje, które wykonujemy, ale poza tym to ona sobie leży na stole i ma nadzieję, że obok niej położą się podobne do niej karty. Straszy, tak. No i ogólnie ta zasada jest taka, że na końcu każdej rundy działa to troszeczkę inaczej w pierwszych dwóch, a inaczej trochę w kolejnych trzech, bo gramy zawsze grę 5 rund. W pierwszych dwóch po prostu musimy mieć wystawioną minimalną siłę załogi, a minimalna siła załogi to jest na przykład para, czyli dwie takie same karty o takiej samej wartości. Nie wchodząc w szczegóły. Ale nie, chodzi mi o to, że w pierwszych dwóch jakby musimy spełnić tylko pewien wymóg. Natomiast w trzeciej, czwartej i piątej rundzie chcemy być już silniejsi niż przeciwnicy, dlatego że licytujemy się w ten sposób o punkty. Tak. I to jest bardzo śmieszne, bo w tej punktach tak naprawdę... Są jeszcze inne źródła punktów, ale tak naprawdę... Na przykład zatrudnianie super ekstra drogich. Albo cele końcowe. Tak, ale tak naprawdę to właśnie to wylicytowanie i to tylko 3 razy, to jest gro punktów, które... No 18. Które zdobędziemy. I fajnie, że wyłożyłem sobie różnych piratów, ale nie złożyli mi się w układ pokerowy, więc... Nie masz streeta na przykład. Nie mam streeta i to jest bardzo bolesne. Bardzo bolesne. Ale z drugiej strony rzadkie, jak zauważyłem w naszych rozgrywkach. Że co jest rzadkie? Coś zazwyczaj jest... wszyscy coś składają, chyba że jest się inkiem. To był taki przytyk do inka, bo ink ostatnio potrafił nie złożyć nic przez kilka rund. Ale wygrałem ostatnią rundę. Bo składałeś mega kombosza na koniec. Tak właśnie, to była moja strategia od samego początku. No. Czyli, jak łatwo wywnioskować z tego, co mówimy, mamy tutaj deck building, w którym nie tylko martwimy się o to, żeby kupować sobie odpowiednie akcje i te akcje składać w silniczek, który pozwala nam dobierać więcej kart i robić więcej pieniędzy i kupować więcej kart i tak dalej, ale też chcemy kupować konkretne karty, żeby uzupełniać sobie braki w zestawach, którymi licytujemy się później o punkty zwycięstwa. I to jest całkiem takie, no nie powiedziałbym, że postawienie na głowie całego idei deckbuildingu, ale to jest jakaś taka kolejna zmienna. Znaczy, jest to fajne właśnie, że nie chodzi tylko o to, żeby kupić, żeby zebrać walutę i kupić punkty, jak w większości takich wprost deckbuildingów, że okej, w końcu uzbieraliśmy zasoby i kupujemy bezpośrednio punkty. Nie, bo możemy kupować karty różne, a one dopiero złożone ze sobą dają punkty. Mnie coś innego tutaj bardziej jakby, ten nową, jeżeli chodzi o deck building, że zagrywasz tyle akcji, ile chcesz, czyli nie masz jakiegoś tak, jak masz... A tak, bo o tym nie powiedzieliśmy. Bo to jest... Runda trwa do momentu, aż wszyscy gracze zgrają swoje karty. Czyli na przykład mam 5 kart i mam 3 karty skarbu i mogę zagrać jedną kartę skarbu, dociągnąć skarb i powiedzieć, że to jest koniec mojej rundy, znaczy koniec mojej tury i przechodzi to na kolejnego gracza, bo chcę czasami z jakichś przyczyn przeczekać. Przeważnie z tej przyczyny, że chcesz, żeby się zmienił display. Na przykład, albo chcę, z różnych innych przyczyn mogę to grać, więc fajne jest to, że, to mi się bardzo podobało, że bardzo przyjemnym elementem jest to, że kontrolujemy długość rund, które rozgrywamy sami, tak? Czyli możemy tak składać sobie talię, żeby nie tylko mieć tą dobrą siłę, ale też tak sobie składamy tę talię, żeby zagrywać tych akcji, nie wiem, wielokrotnie więcej, aniżeli na przykład przeciwnicy, bo daje nam jakieś korzyści. Tak, no bo to może nie było oczywiste z tego, co powiedzieliśmy, bo jednak domyślną rzeczą dla mnie w deckbuildingu jest to, że w mojej rundzie zgrywam całą swoją rękę, w sensie całą rundę, a tutaj rozgrywamy to normalnie po jednej akcji. Jedna akcja, jedna akcja, jedna akcja, jedna akcja, przy czym w tej jednej akcji możemy zrobić więcej albo mniej, zależnie od tego, czy chcemy przeczekać, czy chcemy być, zrobić coś szybciej. Tak. No i co? No i też takim dla mnie też nową, jeżeli chodzi o takie zbieranie, to jak mieliśmy w Dominionie to ABC Action Buy Cleanup, to tutaj buy jest opcjonalny, czyli jakby nie musisz go w ogóle robić, nie? I fajne jest też to, że możesz robić ten buy, jak już spasujesz, czyli jak ja skończę grać, a Ink jeszcze będzie grał, a ja mam kasę, to w swojej turze, tej, której już nie mam, bo nie mam, dalej mogę coś kupować, tak? W związku z tym, że... O, włącza nam się czwarty głos. Jakaś dobra muzyka zagra. Po prostu nagrywamy dzisiaj u Windziarza i tutaj Gabrysia jest z nami i ogląda Netflixa ze słuchawkami. Jakaś dobra melodia musiała polecieć. Tak, tak jest. No. Dobrze, wracając do swojej myśli. Chodzi mi o to, nie wiem o co mi chodzi. Chciałem powiedzieć, aha, w związku z tym, że chcemy budować u siebie te układy, więc... tak jakby w toku gry coraz bardziej chcemy kupować konkretne, specyficzne karty. Karty kupujemy z otwartego displayu, na którym tych kart jest 5. Nie tak dużo znowuż. W związku z tym każda od 1 do 7, papuga, kwadermistrz i ten, czyli 9 kart, tak? 5 zestawów po 9 kart. 45 kart. Przy czym dwie z nich mogą być jokerowe, bo papuga i kapitan. Tak. 5 zestawów po 10 kart, bo papuga nie jest w zestawie. A nie jest w zestawie, tak. Czyli 50 kart. Jak nie jest w zestawie. Nie jest jedynką, dwójką, trójką, czwórką. No tak. Jest od 1 do 7, kwatermistrz, kapitan i papuga w każdym zestawie. Tak. W związku z tym dość istotne w pewnym momencie staje się właśnie albo przeczekiwanie, żeby display się zmienił, albo używanie tej akcji wykopywania czegoś z displayu, licząc na to, że to, co się odkryje, to jest to, czego ja potrzebuję, a nie to, czego potrzebuje następny gracz. Często pojawia się to też jeszcze jeden element pamięciowy, czyli trochę trzeba jednak pamiętać, że, że to zbiera, albo tak, na przykład ktoś odrzuca mi jedynki i tych par już nie strzelę, tych jedynek na przykład, albo ktoś mi odrzuca notorycznie, niech będzie tego Jolly Rogera i ja mam 3 i ja już wiem, że więcej nie dozbieram, tak? Także tutaj ten element pamięciowy, bo nie można przeglądać oczywiście kart, jak to jest w deckbuildingach, to też jest coś innego niż w normalnym deckbuildingu. W normalnym deckbuildingu raczej wiesz, co masz w talii, znaczy, jakie kombosy będziesz sobie kleił. Tutaj tego nie do końca ma. Tak, bo ja tak troszeczkę powoli chciałem przejść do plusów i minusów, do czepiania się trochę paru rzeczy. I o ile właśnie tak jakby sam ten mechanizm jest fajny, jest czymś nowym i ogólnie składanie układów pokerowych jako koncepcja mi się podoba w grach, chociaż bardzo często potem się okazuje, że gra nie dorasta do tego. Tutaj jest tak, są dwie drobne rzeczy, które mnie troszeczkę irytowały. Jedna to jest właśnie to, że jest tu trochę takich ruchów mam trochę pieniędzy, wiem co chcę kupić, nie ma tego, więc teraz będę czekał, aż to się pojawi w ten czy inny sposób. Trochę na zasadzie... Albo kupisz, albo druga rzecz, no to też konsekwencja tego, co mówisz, albo kupię coś, co jest, bo... Albo kupię kartę z akcją przewijania albo dociągania dalej, żeby... Tym bardziej, w sensie ten element takiego... Może mi się uda, może wyjdzie ta karta, której potrzebuję, czy to z mojego stosu, czy to z displeju do zakupu, jest trochę często jak na moje chęci. Druga rzecz, której się przyczepię, no ale to bym się przyczepił w każdej grze tego. Akcja walnij jednego z graczy, bo tak, jest akcja, której mogłoby nie być w tej grze równie dobrze. Tak, bo tam jest taka dziwna interakcja w postaci akcja jest, możesz uderzyć innego gracza i ten gracz albo musi odłożyć kartę na swój discard, albo zapłacić ci jedną monetę. Co sprowadza się do tego, że albo odrzuca kartę, której nie potrzebuje, albo ty zyskujesz monetę, czyli zaatakowanie nie zawsze przyniesie ci skutek, którego byś chciał. Tak, jest to takie atakowanie, no walnijmy tego lidera, bo możemy. To jest mechanizm na zasadzie w naszej grze prawie nie ma interakcji, dodajmy coś. Zdecydowanie bardziej się zgodzę i pójdę w tym kierunku, który ty pierwszy powiedziałeś, to znaczy przez to, że ten display jest, ma 5 kart, część w ogóle nie wejdzie do gry. Zdarza się tak. Część zostanie wykopana. Nawet nie tyle, że kopiesz specjalnie, czasami po prostu wykopujesz coś, bo coś tam, bo kogoś stać na to i robisz po prostu, wywalam mu to. Został mi na koniec jeden majtek. Został mi na koniec na ręce jeden majtek, coś z nim muszę zrobić. Tak. O, wyrzucę kapitana. Tak. W związku z tym tutaj może się pojawić problem, że ten element gry, w którym de facto kupujemy karty w konkretny sposób, bo chcemy mieć konkretną talię i pozbywać się też kart w konkretny sposób, może spowodować, że ta gra dla was będzie daremna, bo się po prostu to nie sklei ci, tak? I to nie ze swojej winy, tylko z winy takiej, że tak, a nie inaczej się ten display będzie ujawniał, czy pojawiał, czy ktoś będzie tam wykupował jakieś rzeczy. Nawet niekoniecznie szkodząc tobie, tylko po prostu usuwając najlepszą albo najbardziej dostępną kartę dla wszystkich, tak? Także tutaj się z tobą zgodzę. Ja mam inną rzecz, która tutaj mnie gdzieś boli. Mianowicie to, że gra jest... W każdy deck building gramy w coś. Gramy do iluś punktów, do, nie wiem, utłuczenia czegoś itd., itd. Tu gramy 5 rund. One są... Widzę, że mówisz to, co ja będę... Lub 6 na 2 graczy. Ja mówię o 5. Widzę, że kradniesz mi... No to, ale mów. I 5 rund, ta gra jest wyjątkowo krótka. Jest. To jest tak. Jej wada, zaleta. Zaleta jest taka, że w większości gier, które myśmy grali, to te 30 minut jest spoko, bo to takie 30 minut ciach. Traktowaliśmy trochę Czarną Banderę jak chwilerek. No bo tak to trzeba potraktować trochę. Natomiast... Inna rzecz jest taka, że w ciągu tych 5 rund strasznie mało się przewinie swojego stosu. Jeżeli nie dokupisz sobie masy kart przewijających, tak, to tak naprawdę to, co kupisz, znaczy, zagrasz pierwszą rundę, ci się raz masz 10 kart, zagrasz pierwszą rundę piątką, drugą rundę piątką, w trzeciej rundzie zakładam, że nie kupujesz żadnych przewijarek i odkrywek. W trzeciej rundzie pierwszy raz pojawią ci się karty, które kupiłeś, a rund jest 5. Nie, mogą ci pojawić wcześniej, ale no to jest bardzo trudne. Ale dlatego jest tutaj wprowadzony ten pomysł na to, żeby przyspieszyć tę dynamikę, czyli jak kupuję kartę, to się od razu odpalasz akcję. Kartę, od razu ją zagrywam i odpalam jej akcję. No ale wiesz, ale wiem o co chodzi. Znaczy, ja wiem, bo buduję sobie talię, buduję sobie ten swój silniczek i ja chciałbym, żeby on się przekręcił parę razy. A on tak naprawdę zadziała jeden raz. Dokładnie. W trakcie gry. Ja wiem, może dochodził o to, że gościu miał Dominiona i jego karty wyglądały, wiecie, tłuszcz, obryte TT, bo tyle razy tasowany stwierdził, nie będziemy szanować tej karty, nie będziemy tasować deku za bardzo, po prostu raz przetasujesz to wszystko, nie? To szczytową wersją tego, rozumiem, jest Aeon's End, bo tam nie tasujesz w ogóle. No widzisz, szacunek do komponentów się tutaj rodzi. No i druga rzecz, ja jakby drugi taki przytyczek, ulubione kartofle, ziemniaki. Poczekaj, bo to jest moje. Po pierwsze, ja zacznę od tego, że ta gra mi się bardzo podoba i przez to, że nie trwa długo i jest fajna ta łamigłówka i fajne jest to składanie. I są oryginalne pomysły. Bardzo mi się podoba i ja zawsze, jak ktoś zaproponuje, to ja w to pewnie zagram, bo po prostu lubię deckbuildingi, lubię takie składanie, lubię to wyzwanie, które w tej grze jest. Złożenia sobie talii tak, żeby mnie śmigała i robiła punkty i w ogóle, och, fajnie. Ale jest w tej grze to nieszczęsne poszukiwanie skarbów, które zazwyczaj działa dobrze, bo zagrywam sobie dwóch majtków, dobieram kartę skarbu i albo biorę... Przeważnie dwa hajsy. Albo biorę coś więcej, ale jednorazowo, albo włączam sobie kartę do talii i ona w przyszłości mi coś da. A jak już było powiedziane, przyszłości nie ma zbyt wiele, więc ten wybór wcale nie jest taki... No bo odruch to jest taki, no mogę wziąć dwa kasy albo dołączyć kartę dającą dwa kasy do talii. To na początku jest intuicja, że się ją dołącza do talii, a to wcale nie jest tak hop-siup, bo... No ale są czasami skarby, które dają akcje. Ogólnie czasami masz cel końcowy, w którym chcesz mieć jak najwięcej skarbów. Ogólnie to jest spoko. I gdyby tylko takie karty były w talii skarbów, to bym nic nie mówił. Ale są też w talii skarbów karty, które po prostu nie możesz ich dołączyć do talii, tylko musisz wziąć pieniądze. I jest w talii skarbów jeden ziemniak, który po prostu daje ci monetę. I dla porównania, jest też karta, która daje ci 3 kasy teraz, albo 2 i plus na przykład atak, czy coś tam takiego, nie? No. Ogólnie rzecz biorąc, zazwyczaj była to decyzja między czymś spoko, albo czymś spoko. I pytanie, co zrobisz z oboma tymi rzeczami, które są spoko. One nawet mogą mieć lekkie wahania wartości, ale nie trzykrotne. Jest ten nieszczęsny posążek Azteków, który daje ci spoko 3 kasy, ale nie możesz sobie wybrać spoko, że dołączy do talii, czyli wybierasz spoko... Albo nie, nic. Bardzo spoko. 3 kasy to jest bardzo... Dokładnie. To jest dobry pirat. Jest ten ziemniak, który jest po prostu dla ciebie zmarnowaniem akcji. I grałem partię, w której 2 razy się chyba na niego nadziałem. Ja zawsze grałem z tobą partię, zawsze masz tego ziemniaka. Jeszcze nie grałem z tobą, żebyś tego ziemniaka nie miał. Jak ostatnio graliśmy, to nie przewinęło, talia skarbów się nie przewinęła, ponieważ wiedzieliśmy, ziemniak był gdzieś na dole. I w pewnym momencie, jak już wiedzieliśmy, że on zaraz będzie, to ludzie przestali chodzić na skarby, bo przecież nikt nie chciał być tym, kto weźmie ziemniaka. I to jest taki problem, który ja wyolbrzymiam, bo on nie jest aż tak dotkliwy, ale trochę mnie to irytuje. To jest jak ten kamień w bucie, który zabije mnie. Ziemniak jest to zupełnie niepotrzebny. Taki jest od czapy. Ja powiem jeszcze tak, bo ty powiedziałeś, że ci się bardzo podoba. Tutaj też nie tworzymy silniczków, nie oszukujmy się, tak? To... Silnik polegający na tym, że dobierz kartę, bo to jest jedyna rzecz, która ci się kombuje tutaj. No albo wypatruj i dobierz kartę. Także to mnie trochę też mnie trochę bolało, że... No ale to jest wiadomo, to jest deck builder. To jest deck builder, w którym zaraz możesz powiedzieć 38 dodatków, nie wiem, będą teraz piratki, albo ktoś innego będzie, nie wiem, zwierzęta będą dołożone. Wydaje mi się, że tutaj akurat nie ma specjalnie dużego... Ale możesz podmienić na przykład... Właśnie trzeba by wymieniać zestawy, a nie dodawać. No to możesz, znaczy wiesz, możesz mieć kolejny zestaw jakby, tak? Czy tam nowy wymienia zestawy. Myślę, że tworzenie 50 kart, to tam dla takiego Rolanda to dla niego jest, po prostu siądzie i zrobi. Mnie tutaj trochę, bo wiesz, o co chodzi. Ta gra przez to, że ma ograniczoną liczbę akcji i przez to, że jest tak krótka, to jest taki specyficzny deck building, bo to jest bardzo taki na tu i teraz deck building. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. I tak jak teraz myślę, problemem może być to, że tak jakby trudno jest tu zrobić coś inaczej. No, tak. To zawsze powinieneś robić mniej więcej to samo. Musisz mieć przewijarki, bo bez przewijarek nie dasz rady. No i tak naprawdę grę urozmaicają te cele końcowe, czyli tam na przykład, nie wiem, chcesz trupić swoich majtków, albo chcesz kupować skarby, albo inne rzeczy, czyli nie? Nie odnieśliście wrażenia, że wszystkie cele są takie mało różnorodne, podobne do siebie? Miej najwięcej skarbów. No ja mówię, ja mam takie poczucie, że, znaczy, żeby też było jasne, bardzo podobają mi się mechanizmy, które są użyte, są bardzo pomysłowe, odświeżają deck building, ale ja mam takie wrażenie, jakbym grał w tę grę, cały czas grając w Dominiona na tych samych 10 kartach. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, że okej, on będzie sprawa w frajdę, bo to jest taka gra, ona będzie frajdowata, ale to nie jest tak, że nagle wymyślisz, ło, jak kupię 4 te karty i 2 te, to mi się tworzy całkowicie nowy kompos. Tak, bo one ci się nie skombują ze sobą. W sensie tam nie ma co się skombować poza tym, że będą pasowały do układu pokerowego. Tak. Potwierdzam. No i w tym momencie im więcej gadamy, tym bardziej mam rozterkę, bo z jednej strony tę grę doceniam, całkiem przyjemnie mi się w nią gra, a z drugiej widzę w niej problemy i to są takie problemy, które mogą spowodować, że w pewnym momencie już będzie jej dość. Ja tylko powiem tak. Bardzo wielką zaletą jest to, że bardzo szybki czas rozgrywki. Jak się już ogarnie to, to jest bardzo szybki czas rozgrywki. Jest to satysfakcjonujące. Pamiętam ostatnią partię, gdzie my z Ciuńkowi brakowało jednej karty. Do pokera? Obaj mieliśmy. Mhm. Do pełnej załogi. Do pełnej załogi. Obaj to mieliśmy. I Ciuńkowi po prostu nie wyszedł. I ja miałem mega farta, że to wtedy wygrałem i to było takie wow, nie? Ale potem było takie z drugiej strony wow, mam tu wyłożone, zobaczcie, ja mam to kart i zdobyłem na to 6 punktów, nie? Takie wiecie, nie? Wolałbym, żeby to było, nie wiem, wow, dokopałeś mu, dostać za to 140 punktów, nie? Czy tam 3 miliony. Zawsze było to jakieś takie bardziej poczucie spełnienia. Skaluje się całkiem spoko. Na 2, 3, 4 osoby to jest naprawdę... Bez większych problemów. Tak samo działa tak naprawdę, tu jest bez różnicy, tu jest niby trochę dłużej, ale znowu na 2 osoby rzadziej się zmieniałem te wszystkie ustawienia, więc przez to jest dłuższa rozgrywka. I ja mam podobny do Ciebie jakby ten, bardzo mi się podobają rzeczy, które pojawiają się w tej grze. Świetne pomysły na to zagrywanie akcji, świetny pomysł na to, że zagrywasz po jednej, że musisz zagrywać tak, akcję. W sensie, widzisz, że grasz w deck building, ale czujesz, że to nie jest kolejny... Tak. Podobny tak. Deck building. Bardzo przyjemne jest to, że zbierasz coś faktyczne, a nie tak na pałę. A, kupuję to i koniec, tak? I na pewno wygram, bo jak kupujesz tam na pałę, to nic z tego nie złożysz. No niestety, tak? Ale z drugiej strony właśnie, może Ci się w ogóle to nie przewinąć, może Ci się to w ogóle nie pojawić. Możesz mieć poczucie, że 5 rund i koniec i co? I przez 4 nic nie rozumiałem, a w 5 mi się coś udało. Z drugiej strony zwykle w tej 5 robisz całkiem dobry układ. Tak jakby nie zdarzyło mi się tak, żeby w tej ostatniej rundzie nie stwierdzić, kupiłem sporo piratów i nawet składają mi się w sensowny układ. No, nie wiem. Ciuniek już powiedział. Zasadniczo mi się bardzo podoba. Dobra gra, która ma swoje problemy, ale jest na tyle pomysłowa, że polecam. I naprawdę, ja w obecnej chwili nie widzę scenariusza, w którym nie chciałoby mi się zagrać partii, jakby ktoś zaproponował. I dlatego będę mówił to samo w jakiejś przyszłej recenzji, ale... Nie, ja powiem tak, że naprawdę pomysłowość spoko. To jest właśnie taki ewenement, bo mi się w to przyjemnie gra, ale jak sobie do tego zdroworozsądkowo podejdę, to ta gra nie jest wcale jakaś wybitna, bardzo dobra. Jest takim przeciętniakiem. Ja bym powiedział przeciętniak plus. Przeciętniak plus. Wiesz, właśnie, to jest... Ona nie jest super elegancka. To jest też kwestia jak na grę, taką wiesz, prostą, szybką i tak dalej. Ona wymaga troszeczkę zaczajenia, co się w niej w ogóle dzieje. Tak. A i chyba w pierwszej swojej partii, jak graliśmy z windziarzem, znaleźliśmy sytuację, której wydawca nie przewidział. Musieliśmy hotline. Że się karty skończyły, potem się pojawiły znowu. Możesz kupić, jak jesteś już nie masz kart. Czyli ty grasz jeszcze akcję, a ja sobie czekam, coś się pojawia i mogę kupić. Jak kupuję gościa, który mi dobiera kartę, to znowu masz karty. A nie masz. Nie możesz, nie wykonujesz. No tak, ale w sensie teoretycznie znowu masz karty. Ale nie ma tego w instrukcji. Ale według zasad nie grasz już. Tak. No, nie wiem. To nie jest wcale egzotyczna sytuacja. Nie wiem, ja jestem ciekaw, jakby... Ja bym pewnie chciał to zobaczyć w bardziej różnorodnym, wiecie o co chodzi. Tam głównie brakuje mi różnorodności, jeżeli chodzi o akcje, które tam są. Bo tam akcja typu dobierz, podejrzyj dwie, wybierz jedną. To nie są jakieś ekstra akcje, także... Tak naprawdę to są karty, dobierz kartę i weź kasę. To tak jakby na tym jedziesz całą... Całą rozgrywkę. Nie wiem, jest to przyjemna gra, ale ja na swojej półce na przykład nie muszę tego mieć, ale znowu, jak tu nie powie, zagrajmy w to, spoko. Trochę bardziej gra dla nas, że wiesz, takich widzieliśmy już wszystko w deckbuildingu. O, jest tu coś fajnego, nowego, niż takie coś, co się wszystkim spodoba i jest takie super dopracowane, ale jest okej. Nie wiem. Dobrze się przy tym bawiłem. Mój też ma Cinquecento, takie stare. Seicento, przepraszam, nie, Cinquecento, czterobiegowy. I on, ten samochód ma wiele wad, ale lubisz asasyn nim bryknąć, nie? Także to jest tak masz czarną banderą. To trochę pojechałeś. No nie, ale nie, ale wiesz, teraz. No to nie na zasadzie, że to jest tak słaba gra, tylko że chodzi o to, że to jest... No, są takie gry, które spoko zagrasz, ale widzisz te wszystkie mankamenty, które tam są. Format pudełka się zgadza. Nie, no, nie wiem. No to mówię, no to akurat taki przykład, że wiesz, mój teść ma akurat taką, a nie inną brykę, ale lubi się tym przejechać, to pierdzi, kopie i tak dalej, jest śmieszne, nie? Ja powiem tak, jest to gra, którą, szczególnie jeżeli się grywa w różne rzeczy, którą zdecydowanie bardzo warto poznać. Bo jest inna. Bo daje dużo fanu i takiego, o, można zrobić coś innego w tym temacie. Natomiast czy to jest gra na posiadanie i granie, tego jeszcze nie potrafię zdecydować. Ja też nie wiem. Ja powiem, że spoko, spróbować warto, a czy się spodoba, zakładam, że bardzo wielu osobom nie, a bardzo wielu osobom tak. Bo tutaj jeszcze to co powiedziałeś, próg wejścia w tę grę nie jest taki bo jeżeli ograłeś się w deckbuildingi, masz teraz skumać, że możesz zagrać jedną kartę, a nie wszystkie... To nie jest problem, według mnie. To szybko można się przestawić. Bardziej bym z drugiej strony na to patrzył, że ludzie, którzy nie grali w deckbuildingi, trudniej jest wytłumaczyć to niż Dominiona, w którym a teraz zagraj wszystko i dobierz 5 nowych. Zgadza się. No to co, polecamy czy nie? Tak. Ja polecam. Tak. W sumie tak. Na pewno do zagrania, to na 100%. Ja tak, ale żeby to... Nie, ja żeby posiadać to nie. Nie muszę mieć tego na półce. Raczej nie. Ale my oceniamy, czy chcemy grać, a nie czy chcemy posiadać. Wskazuje palcem znacząco. No tak, ale w naszej skali zero-jedynkowej? No, czy chcemy grać. Tak? Tak to było? Nie wiem. Nie, wydawało mi się, że... Rzeczy chcemy mieć, posiadać. Dobra. Musimy coś zweryfikować. Dobra, to będzie bez numerków w takim razie. Okej, to Czarna Bandera. Liczymy na to, że wygra też Oscara, czy nie? Nie wygra, nominacja była. Nie, niech nie wygrywa, nie wiem, bez przesady. Film o superbohaterach nie może wygrać. Może, ale nie ten. Nie ten. W tym roku był lepszy film o superbohaterach. Było masa lepszych filmów o superbohaterach. Dobrze, i tym pozytywnym akcentem żegnałem się z wami. Ciuniek, Ink i Windziarz. Dzięki i do usłyszenia.